Prace przy rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc weszły w kolejną fazę. Mowa o remoncie czterech ulic: Czerwonego Krzyża, Mickiewicza, Wesołej oraz Świętego Leonarda na odcinku od Rynku do Wesołej. Wykonawcą prac jest Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, którego pracownicy weszli już na plac budowy. Rozpoczęli od frezowania nawierzchni ulicy Mickiewicza. Ta inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę tych ulic, począwszy od wszystkich instalacji podziemnych, czyli mediów, które znajdują się pod ulicami, a skończywszy na robotach drogowych, czyli ułożeniu nawierzchni, chodników, nowego oświetlenia. Czyli jest to kompleksowy remont, bardzo podobny, analogiczny w stosunku do tych ulic, które były rewitalizowane w latach ubiegłych. W związku z robotami kierowcy powinni zwracać uwagę na zmianę oznakowania i informację, że wspomniane ulice zostaną zamknięte dla ogólnodostępnego ruchu pojazdów. Zakaz wjazdu nie będzie dotyczyć jedynie mieszkańców, najemców lokali oraz osób prowadzących tam działalność gospodarczą po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem budowy. Na wyżej wymienionych ulicach zostaną także wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Na ulicy Mickiewicza od Placu Wolności do Wesołej oraz Czerwonego Krzyża od Wesołej do Placu Najświętszej Marii Panny będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Na ulicy Wesołej organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Wszystkie planowane roboty współfinansowane będą w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc, etap drugi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 5,6 miliona złotych, a zakończyć się ona ma do 30 listopada bieżącego roku.